Wytwórnia Melaminy 3 to druga już taka wytwórnia zrealizowana przez Mostostal Puławy S.A. na terenie zakładów azotowych Puławy. Realizację inwestycji rozpoczęto w drugiej połowie 2002 roku, a w październiku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego z udziałem premiera Leszka Millera. Już w tym samym roku przystąpiono do produkcji 1500 ton konstrukcji stalowej obiektów Melaminy 3. Montaż konstrukcji trwał od listopada 2002 do lipca 2003 roku. Konstrukcja montowana była w układzie ramowym oraz słupowo-ryglowym i skręcana śrubami. Zabezpieczenie antykorozyjne o łącznej grubości 240 mikrometrów wykonano w dwóch etapach. Podczas wykonania konstrukcji zostały nałożone dwie warstwy farby epoksydowej o grubości 80 i 20 mikrometrów. Natomiast na budowie wykonano aplikację z farby poliuretanowo-alkidowej o grubości 40 mikrometrów. Ponadto część konstrukcji stalowej została zabezpieczona ogniochronnie poprzez natrysk specjalnej masy tynkarskiej w systemie CAVCOT 800, przez co uzyskano klasę odporności ogniowej F1. Równolegle z konstrukcją montowano aparaty technologiczne dostarczane z Włoch oraz wykonane przez Mostostal zbiorniki walcowe ze stali kwasoodpornej. Łącznie zamontowano 130 sztuk aparatów technologicznych o całkowitym ciężarze 1100 ton oraz 6 sztuk zbiorników magazynowych o pojemności 300 m sześciennych każdy. Będziemy za chwilę montować najdłuższą kolumnę na melaminie, długość 34 metry. Porównywalne to jest z 10-piętrowym wieżowcem. Jest to dosyć trudna operacja. Dźwig będzie pracował przy swoich maksymalnych parametrach udźwigu i wysięgu. W maju 2004 roku Mostostal Puławy zamontował najcięższy, największy, a zarazem najważniejszy aparat technologiczny, czyli reaktor syntezy melaminy, określany jako serce wytwórni. Reaktor 1110 dostarczony przez włoskiego licencjonodawcy tejże technologii i za chwilę będziecie Państwo mogli obejrzeć montaż urządzenia, które waży 91 ton. Jest to urządzenie centralne w stosunku do całej instalacji, w nimże odbywa się główna reakcja chemiczna polegająca na wytwarzaniu melaminy z mocznika. Montaż aparatów został przeprowadzony przy użyciu dużych żurawi samochodowych, m.in. Liebherr LTM 1400 o udźwigu 400 ton i żurawia wieżowego 200 TM oraz innych mniejszych dźwigów. Najtrudniejszym wyzwaniem dla Mostostalu była właściwa koordynacja dostaw i montażu aparatów z dostawami i montażem konstrukcji stalowej. Równolegle z montażem konstrukcji rozpoczął się drugi etap budowy, to jest prefabrykacja i montaż rurociągów technologicznych oraz grzewczych. W okresie od stycznia do grudnia 2003 roku sprefabrykowano i zamontowano około 25 tysięcy metrów rurociągów technologicznych oraz 15 tysięcy metrów rurociągów grzewczych. Na tym etapie budowy najważniejsze były prace spawalnicze. Rurociągi technologiczne spawano przy zastosowaniu dwóch metod spawania, to jest TIG, czyli drutem w osłonie argonu, oraz elektrodą otuloną. Natomiast przy rurociągach grzewczych wykorzystano spawanie gazowe. W kulminacyjnej fazie robót drugiego etapu budowy pracowało blisko 50 wysoko wykwalifikowanych spawaczy. Wykonali oni ponad 20 tysięcy metrów spoin na rurach o średnicach od 13,5 do 711 mm i grubościach ścianek od 1,6 do 12 mm. Orurowanie wytwórni wykonane zostało z kilkudziesięciu różnorodnych materiałów, m.in. stali węglowych, stali chromowo-molibdenowych oraz stali nierdzewnych, takich jak stale austenityczne, austenityczno-ferrytyczne oraz ze stopów niklu. W trakcie montażu rurociągów służby kontroli jakości Mostostalu Puławy przeprowadziły setki odbiorów, prób oraz badań, m.in. penetracyjnych, radiograficznych, wizualnych. Znaczna część rurociągów podlegała odbiorom przez Urząd Dozoru Technicznego. Bardzo dobra jakość oraz terminowość wykonanych przez Mostostal Puławy S.A. prac została dostrzeżona zarówno przez inwestora, jak i obecnych cały czas na budowie przedstawicieli firmy Eurotechnika, licencjodawcy Puławskiej Wytwórni Melaminy.
Wysoką jakość robót zapewniła przede wszystkim doświadczona i wykwalifikowana załoga oraz kadra inżynieryjno-techniczna Mostostalu Puławy S.A., a także funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością ISO 9001 i ACAP oraz system zarządzania środowiskiem ISO 14001. Nowa wytwórnia rozpoczęła produkcję pierwszych ton melaminy w marcu 2004 roku. Dzięki istniejącym wytwórniom melaminy zakłady azotowe Puławy S.A. stały się jednym z największych światowych producentów melaminy z roczną zdolnością produkcyjną 92 tysiące ton.